Wtorek, więc na antenie Katolickiego Radia Diecezji Płockiej, magazyn kibica Wisły Płock. Serdecznie witamy słuchaczy na 104.3 FM w Płocku lub 103.9 w Ciechanowie. Dzisiaj tradycyjnie w studiu goście Cezary Stefańczyk. Witam serdecznie. Witam, dobry wieczór. I no niestety mający w tym sezonie wyraźnego pecha Damian Piotrowski. Witam cię również, Damian. Witam, witam. To może dajmy mu, Czarek, wypowiedzieć się pierwszemu. Tak się zastanawiałem już czasami, czy on tak trochę, no nie wiesz, no patrzy na waszą grę, trochę wam zazdrości. Sobie tam leniuchuje z powodu tej kontuzji. Nie wraca, bo wszyscy dobrze grają i mówi tak, będę trochę może słabszy. No to sobie trochę poodpoczywam. Nie, no oczywiście to żarty, Damian, powiedz, jaka jest twoja sytuacja i no, czy nie zazdrościsz kolegom, że oni mają możliwość gry w ekstraklasie, a ty ciągle się leczysz? No na pewno, no, cały rok poprzednio grałem, więc po to ten awans też był robiony, żeby tam zagrać. Póki co nie jest mi to dane, bo trafiła mi się jedna kontuzja i w zasadzie wyleczyłem ją i teraz druga, gorsza, dużo gorsza, no i teraz mam przerwę, jeszcze nie wiem ile to potrwa. No zobaczymy, czekam, rehabilituję się i mam nadzieję, że jak najszybciej wrócę i pomogę kolegom. A i możesz powiedzieć, na czym ten uraz polega? Oczywiście nie jakieś tam medyczne terminy sobie darujmy, bo to jest trudny język. To znaczy zerwałem więzadło w kostce trójgraniaste, no i wiadomo, z czym to się bierze, jeżeli zerwane, no to długa absencja zazwyczaj jest po takim urazie, no ale zobaczymy, już minęło też trochę czasu, więc mam nadzieję, że wszystko jest na ostatniej prostej, bo już tam troszeczkę coś na zacząłem próbować trenować, no ale jeszcze doskwiera bóli i musimy jeszcze trochę być cierpliwym, no bo lepiej dłużej tydzień poczekać niż ma za szybko się zerwać. Tak, a powiedz, czy będzie konieczny, czy może już się odbył jakiś zabieg, czy to po prostu należy być cierpliwym, czekać na to, aż ból minie? Póki co zabiegu nie trzeba było robić. Zrobiliśmy jeszcze teraz na koniec rezonans, żeby sprawdzić wszystko, czy to się dobrze zagoiło. No i zobaczymy, będziemy mądrzejsi, tak myślę, za tydzień, za dwa. Ale jakieś zajęcia sportowe, no oczywiście nie stricte piłkarskie, takie jak no w pełnym treningu, przeprowadzasz? No tak, wiadomo, przez doktora Kacprzaka dostałem jakieś wytyczne i tam je staram się realizować w miarę doskwierenego bólu, tak? Jeżeli mnie tam boli, no to przestaję. Czyli na przykład kopnąć piłki nie możesz, prawda? Nie, no właśnie kopnąć piłkę już mogę. Możesz, gorzej, gorzej z bieganiem. Tak jest. No dobra, to jeszcze wrócimy do tych spraw, a teraz oddajmy głos Czarkowi. Bardzo bym prosił w imieniu słuchaczy o parę słów na temat ostatniego meczu. Oczywiście składam gratulacje wam obu i całemu zespołowi w imieniu całego miasta, bo niewątpliwie fajna wygrana, dobry mecz, obiektywnie oceniając z obu stron. No ale ważne, że dla nas zakończony zdobyciem kompletu punktów. W imieniu drużyny dziękuję. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. A wracając do meczu. Na pewno ciekawy mecz. Mm-hmm. Dużo sytuacji bramkowych. Pierwsza połowa o dziwo na 0-0, a mogło być kilka bramek. Mieliśmy z 3 naprawdę niezłe sytuacje. Niestety, jak to w naszym wypadku często bywa, nie wykorzystujemy. Ale też i oddajmy bramkarzowi Pogoni, że się spisywał zaskakująco dobrze. No tak, ale te strzały może być trochę lepsze, to bramkarz nie miałby za bardzo nic do powiedzenia. Jasne. No ale już pomijając ten temat, druga połowa, pierwsze 20 minut słabe w naszym wykonaniu. Znaczy słabe, no średnie naprawdę. Znaczy tak. Też przeciwnik no, jakby zaczął grać agresywnie i śmiele i tak. Wiadomo, że tak. No ale koniec końców wygrywamy 2-0, naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni, bo Pogoń to jest, mimo miejsca zajmowanego w tabeli w tym momencie, jest to bardzo dobry zespół i wymagający przeciwnik. Niewątpliwie, a ty Czarek też nie grałeś z jakimś bólem, bo chyba cały czas odczuwasz skutki urazu z Lubina, gdzie musiałeś zejść z boiska. Po tym jak to już ustaliliśmy, próbowałeś rozbić nogę koledze z Zagłębia przy pomocy własnej głowy. No tak, no ale głowa nie wytrzymała, kurczę, tego to, chyba. To starcie z jednak, jego, za trudne. Z jego nogą chyba trochę lepiej jest. Aha. Mam jeszcze też... Damian potwierdza kiwnięciem głową. Założono mi po meczu 10 szwów, także te szwy jeszcze do tej pory mam, będę je zdejmował w tym tygodniu. Ale w grze, czy to przeszkadzało ci w meczu spowodniało? Znaczy, przy uderzeniu głową jakiś tam lekki dyskomfort był, ale nie taki, żeby po prostu nie mógł grać, prawda? Mm-hmm. No mówię, no to są szwy cały czas, rana dopiero się tam ledwo co zabliźniła, także jakiś tam mały dyskomfort, ale nie przeszkadzający w grze. No, a powiedz, bo no, na boisku wyglądało to dość strasznie. Pamiętam, że no, obserwowaliśmy to z trybun. No i no, padłeś jak ścięty, czy mnie mocno krwawiłeś, bardzo intensywny ból odczuwałeś. Tym bardziej, że interwencja była błyskawiczna, jakby sygnał od razu od masażystów, że natychmiast musi być zmiana, no to rzeczywiście wyglądało groźnie. No tak, jestem wdzięczny naszym masażystom, bo i
Wszystkim, że nie kazali ci dłużej grać? Wszystkim ze sztabu medycznego, bo naprawdę udzielili mi bardzo błyskawicznej i fachowej pomocy. Kontynuuj. Także naprawdę jestem bardzo wdzięczny. Aha, ale... A sytuacja wyglądała tak, że dla mnie cały czas próbuję rozśmieszyć. No ja widzę właśnie, ale... tak. I mu to się udaje, co gorsza. Nie, no wszystko jest w porządku. Pamiętajmy o powadze instytucji, w której jesteśmy, ale nie mamy, broń Boże, mieć grobowych nastrojów. No, także możemy się śmiać. Tak. A wracając do tej sytuacji, no to zawodnik Zagłębia Papadopoulos ewidentnie za wysoko podniósł nogę, trafił mnie centralnie w głowę. Krwi było dużo, rozcięcie. Dosyć też duże, bo na 10 szwów, na 10 się zakończyło, także ból może nie jakiś wielki, ale dużo krwi było, bardzo dużo, bo to tam jest... No w grynie mogłeś oczywiście kontynuować. No nie, lekarz też Zagłębia mnie od razu zobaczył, powiedział, że nie, to jest od razu do karetki, do szpitala na szczycie, bo nie było możliwości z tym grania. Ale już niedługo po meczu byłeś z powrotem, wracałeś normalnie z dużym... Tak, znaczy, nie, no mówię, jeszcze pamiętam, jak dostałem znieczulenie, to poprosiłem o telefon od kierowcy karetki, żeby mi dał, bo jeszcze mecz trwał. No także, tak, i chciałeś sobie sprawdzać na bieżąco. Jak tam jest, a to było chyba przystanie już 2-1, czy 2-0? Aha, dwa no to nerwy podwójne, tak. 2-1. Tak jest. A propos właśnie obserwacji z boku, to wszyscy piłkarze potwierdzają niemal za każdym razem, że no nie ma gorszej dla nich sytuacji niż oglądanie w strasznym stresie meczu z trybun. No Damian, akurat tak się składa, że 9-krotnie w tym sezonie siedziałeś na trybunach. No to jakie towarzyszą ci emocje? Rzeczywiście jest to aż tak stresujące? To znaczy stresujące. No bo nie masz wpływu na to, co tam się dzieje, a bardzo byś chciał. Nie jestem zadowolony z tego na pewno, że siedzę na trybunach. Jeszcze tym bardziej chory, tak? No po prostu na pewno chciałbym pomóc kolegom i jakoś tam nogi chodzą, jak się siedzi na trybunach, żeby coś pomóc, no ale niestety póki co mogę tak tylko pomóc im, trzymać za nich kciuki. No i to póki co w dobrym... dobre miejsce mamy w tabeli i myślę, że trzeba to. Ale powiedz, czy towarzyszy ci czasami takie uczucie, że no wiadomo, no wszyscy popełniają błędy, że no ja bym to zrobił lepiej. No na pewno, no to tak chyba każdy ma, każdy zawsze lubi komentować, jak nie na głos, to tak gdzieś w duszy, tak? W duszy i no ale to taki odruch chyba, myślę, jest. Panowie, no już nie da się uniknąć tego pytania. Czy spodziewaliście się, że, bo powiedzmy sobie szczerze, nasz obecny wynik jest dobry. To nie ma co się zastanawiać, on mógł być lepszy, bo tak naprawdę mogliśmy nie przegrać żadnego meczu. Żadnym przeciwnik nie był jakoś wyraźnie od nas lepszy. Nawet w tych przegranych nie było takiej sytuacji, no ale zdało się. Możemy też powiedzieć, że w Lubinie nie byliśmy wyraźnie zespołem lepszym, a dla odmiany mecz wygraliśmy. Więc obiektywnie oceniając, jest to wynik dobry. Czy jest to dla was zaskoczenie, czy raczej no jakby mając świadomość własnej wartości i pracy, którą wykonujecie, nie jesteście specjalnie zaskoczeni? Zaskoczony na pewno nie jestem. Uważam, że wykonaliśmy ciężką pracę latem na obozie i też na treningach tutaj na miejscu, także ten wynik, który jest, kompletnie mnie nie zaskakuje. Tak jak mówiłem już wcześniej, że byłbym w 100% zadowolony, gdybyśmy mieli 4 punkty więcej. Czyli w tej chwili bylibyśmy na miejscu 4 w Ekstraklasie, bo 3 drużyny mają po 19. No, ale to ja nie gram i dlatego tak. Prosta sprawa. Winowajca znalazł się sam. Gdyby Damian grał, to byłoby 6. Tak? Ale to spokojnie. To wtedy bylibyśmy liderem samodzielnym, gdybyśmy mieli 6 punktów więcej. Czyli których czarek twoim zdaniem nam brakuje? Bo skoro wyliczyłeś 4, to... Kielce chyba. Trącę się. Kielce. Remis. No bo... pewno jeden punkt. Tak. Czarek tam zabawił się, nie? Pomogłem troszeczkę. Przeciwnikowi, niestety. Przeciwnikowi. No ale masz odwagę przyznać się do tego, to cenimy. Później na pewno mecz w Chorzowie. Absolutnie. To 2 punkty więcej. Mecz 10. minuta, rzut karny. Na przykład z Lekiem 2-0 prowadzimy, przegrywamy mecz. 4 punkty. Nawet nie wiem, czy Piast Gliwice również nie był lepszy. Tam też prowadziliśmy, też można było śmiało zremisować. Także... No to... 5 punktów, ale nie można być zachłannym. Także... Nie, absolutnie. Także cieszymy się z tego, co jest, ale pamiętamy o tym, że mogło być też lepiej. A będziemy naszą audycję kontynuować po krótkiej przerwie. Wisła Energy Drink. Wyjątkowa receptura, orzeźwiająca moc i wyjątkowy smak już w sprzedaży. Wisła Energy Drink. Bierz, wspierasz Wisłę Płock. Szukaj Wisła Energy Drink na półkach sklepowych. Wisła Energy Drink. Twój nowy energetyk.
Jeśli coś potrafi powstać w wyobraźni ludzkiej, może być stworzone. To z idei rodzą się rzeczy największe. Więc idea przerodziła się w działanie i tak powstała firma Budmat. Tu tworzymy nasze dachy, rynny, profile, blachy. Trwałe, bezpieczne, eleganckie. Ale to dopiero początek. Bo gdy idea przerodziła się w wizję, wizja wyznaczyła właściwy standard jakości. Dachy i elewacje, rynny, profile i akcesoria. Stalowe centrum serwisowe. Budmat. Masz prawo do jakości. Zapraszamy do oddziałów i partnerów handlowych w całej Polsce. www.budmat.pl. Kibicujesz Wiśle? Jesteś z nimi w Płocku i na każdym meczu wyjazdowym? Zasługujesz na pełną mobilność. Pobierz aplikację Witaj i korzystaj. Mnóstwo punktów do zebrania jak z tradycyjną kartą Witaj i mnóstwo punktów w specjalnych promocjach. A do tego fantastyczne kupony do zrealizowania kiedy zechcesz i gdziekolwiek jesteś. Pobierz wyszukując Witaj w sklepie z aplikacjami. Sponsorem Wisły Płock jest Orlen. Organizator programu Witaj. Magazyn Kibica Wisły Płock na antenie Katolickiego Radia Diecezji Płockiej. Zawsze we wtorki po 20 gramy. Dzisiaj w studiu goszczą Damian Piotrowski i Cezary Stefańczyk. Przypominam, że najbliższy mecz rozegramy w piątek w Niecieczy o 18:00. To spotkanie również transmitować będziemy tak samo jak poprzednie, czyli mecz z Pogonią Szczecin na naszej antenie na 104,3 FM w Płocku albo 103,9 w tej ciechanowskiej części naszej diecezji, tam gdzie radio również nadaje swój program, a nasz magazyn, przypominam, zawsze we wtorki. Dziś audycja z odtworzenia, z poranka we wtorek. Czarek, no, już zapowiedziałem ten najbliższy mecz. W piątek gramy w Niecieczy. Ostatnio szło nam tam dobrze. Dwa razy wygraliśmy dwa ostatnie mecze na wyjeździe z Termaliką. No ale teraz trzeba przyznać, że jedziemy do rywala, który też spisuje się chyba nadspodziewanie dobrze, bowiem wspólnie z innymi dwoma ekipami, czyli Jagiellonią i Lechią, prowadzi w Ekstraklasie. W związku z tym, czy jedziemy tam w roli faworyta, czy raczej to gospodarze w takiej roli wystąpią? Z tego co kojarzę, to Termalika u siebie chyba miała tylko jeden remis i resztę zwycięstw, także, także na pewno faworytem tego spotkania będzie Termalika. Pokazuje na to ich gra u siebie, też i na wyjeździe, i miejsce w tabeli, także na pewno oni w tym meczu będą faworytem, ale my takie mecze lubimy, także faworytem też było Zagłębie Lubin i pokazaliśmy, że i z faworytem można wygrać. Jasne. Także, które też miało u siebie bilans bardzo dobry, też do tej pory w ogóle żadnego meczu przed nami nie przegrał. No tam chyba od kwietnia jakiegoś meczu Zagłębie chyba nie przegrało. Czyli jakbyś miał tak typować rezultat meczu? No, myślę, że tak, zmiażdżymy ich 1-0. 1-0. To jest idealny moim zdaniem rozmiar zmiażdżenia. Prawda, panie Damianie? Żeby nie za dużo. Też. Tak, szkoda tak tłamcić przeciwnika. Tak, żeby nie, no to nie, dobrze wiecie, że nie. Jak jest szansa, to trzeba strzelić tyle goli, ile się da. Oczywiście, to już tak pół żartu. Damian, no, no przykro nam wszystkim, ale oczywiście nie zagrasz w tym meczu, to wiadomo. Jeszcze nie wiadomo, 18 nie było, to tak. Wiemy, że masz szanse niewielkie. No wiadomo. Natomiast no powiedz, jakie są twoje doświadczenia przeciwko Termalice, bo w Barwach Wisły akurat nie zagrałeś, dlatego że już wtedy oni byli w Ekstraklasie, gdy graliśmy w poprzednim sezonie. No ale mierzyłeś się na pewno z tym zespołem. No, byłem zawodnikiem tam 2 lata. Nawet, no, ale to już chciałem powiedzieć, jakie masz przeciwko. Przeciwko. Odchodząc stamtąd trafiłem na rok czasu do swojego rodzinnego miasta Głogowa, Chorobry Głogów. Tak, tak. No i w pierwszym meczu dostaliśmy 6-0. Fajna lekcja, no bo takie mecze czasami też się zdarzają, no ale lepiej raz tak przegrać niż 6 razy po 1-0. Tak zdecydowanie uważam. Tak. A co do samej drużyny, no pozmieniało się bardzo dużo, tak? Tam pani prezes bardzo mocno rozwinęła ten klub i dużo zawodników też jest chętnych, żeby tam iść grać. Kiedyś to tak, żeby kogoś namówić, to trzeba było sięgnąć głęboko do kieszeni, no ale póki co tam fajne wyniki mają, wszystko się dobrze rozwija, no ale myślę, że my tam jesteśmy w stanie przywieźć 3 punkty stamtąd. Sam już zacząłeś ten wątek, że grałeś w tym zespole. Powiedz, jak w ogóle znajduje klub piłkarz, taki no prowincjonalny, nie oszukujmy się, choć występujący w najwyższej lidze. Wiadomo, że no miejscowość jest tak niewielkiej nie ma na mapie światowej piłki. Tam mieszka, przypomnijmy, 750 osób. Stadion znajduje się w Szczerym Polu. No nie jest to pewnie komfortowa sytuacja, no ale też ten zespół potrafił dotrzeć do najwyższej klasy, utrzymać się w niej, a w kolejnym sezonie liczyć się w stawce. Więc no, jak się tam czuliście jako piłkarz? No myślę, że to był taki klub, jakby to powiedzieć, no graliśmy też o wysokie cele, tak? No bo awans do Ekstraklasy, oczywiście. Był, celem był awans i zawsze czegoś tam brakowało. Myślę, że
no to się dobrze wszystko rozwija, tak? Było tam, był jakiś jasny cel, nie było tam, że gramy sobie tylko w pierwszej lidze, żeby być, mieć klub fajnie, żeby to wyglądało jakoś, no ale był cel i został on zrealizowany po jakimś czasie. Myślę, że tak jak szybciej powiedziałem, bardzo się rozwinęli. Trener Mandrysz, jak tam był chyba w pierwszym roku, to bardzo dobrą piłkę grali przecież, umówmy się, no jedną z lepszych, ale utrzymali się w ostatniej chwili, tak? Mhm. A teraz, no myślę, że nie grają aż tak dobrej piłki, no ale są wyniki, mhm. tak? Więc nie ma dobrego środka, rozumiem. Na to, że jest wysoko w tabeli. Jaka jest metoda, no tak. Czasami grasz dobrze, a nie masz punktów. Czasami nie grasz dobrze, masz punktów. Gdzie mieszkaliście wszyscy? Jak w Tarnowie. Tak? A z tego, co tam słyszałem, coś tam pani prezes ma chyba w planach, żeby budować jakiś tam budynek, żeby wszyscy mieszkali w niecieczy, byli na miejscu i żeby to wszystko jakoś tam wyglądało tak. A nie sądzisz, Damian, no oczywiście nie chciałbym krytykować swojego przeciwnika, bo to nie jest celem, że to nie jest troszeczkę sztuczne? No czy ja wiem, no myślę, że oni mają jakąś wizję swoją i brną w nią bez względu na to, kto co, jak mówi i komentuje, no a wyniki mają, więc póki co można im tylko przyklasnąć. Stadion bardzo ładny, nie widziałem go na żywo, ale w telewizji robi wrażenie. Wszystko dookoła, boiska porobione zostały, więc myślę, że nie jeden klub może im zazdrościć takiej bazy. Tak? To jest prawda. Natomiast jeśli chodzi o taki element sportu, który jest moim zdaniem równie cenny, czyli tradycja, to tego typu twory prędzej czy później wszystkie padały. Był taki klub jak Sokół Pniewy. To akurat byliście jeszcze bardzo młodzi, Groklin. Więc nie musicie powiedzieć. To chciałem wymieniać dalej. Amika, Groklin. No te akurat nawet zaistniały poważnie, bo sięgały tak jak Groklin po wicemistrzostwo Polski, a Amika po trzecie miejsce i kilka razy puchar, bo tak było. Natomiast ich już nie ma. No tak. A i tak te miejscowości, Wronki były 10 razy większe od Niecieczy. Mm. Grodzisk kilka razy, bo tam jest około 5,5 tysiąca mieszkańców, więc nadal daleko większe. I mimo to tych drużyn nie ma, więc ja w tym sensie to oceniam, że gdzie nie ma jakichś trwałych podstaw, na dłuższą metę ciężko coś stworzyć. Ja myślę, że różnica właśnie jest, takie też to właśnie, zastanawiałem się nad tym, ale państwo witkowscy są z tej miejscowości dokładnie. Oni tam mieszkają, oni tam dbają wszystkich dookoła i myślę, że oni nie robią sobie tego tak na chwilę. A jak wy byliście traktowani jako pracownicy? Bo ja słyszałem, że w ogóle w firmie, nie tylko w klubie, bo wiadomo, że jakby no jest to klub, który towarzyszy wielkiej firmie, która zajmuje się produkcją kostki brukowej na ogromną skalę, to jest potężny biznes, to pracownicy czują się podobno dobrze, że jest tam dobra atmosfera, że ludzie są zadowoleni z tej pracy, czują z nią więź i raczej dobrze się ocenia państwa witkowskie. No tak, oni dbają o wszystkich w regionie. Aha. Myślę, że nie ma co na nich żadnego złego słowa powiedzieć i przy okazji rozwijają to wszystko sportowo, tak. Mhm. Myślę, że będą ważną siłą w polskiej siłą, piłce, tak? Czarek, jakie jest twoje zdanie? No, ty akurat no, przyjemności gry w tym klubie nie miałeś, ale no, oceniasz to jako człowiek z branży przecież na pewno również. Tak jak mówisz, no, jestem bardzo ciekawy, jaka będzie przyszłość tego klubu, bo nie chcę nazwać to fanaberią, bo to było za duże słowo, ale mówię, takie kluby, gdzie jest uzależnione są tylko od jednej osoby, no to no różnie to bywa, wiadomo, tam wszystko się rozbija też, jak ta firma Brookbet będzie dalej funkcjonować, prawda? Mhm. Jeśli będzie tam wszystko ok, to pewnie ten klub będzie istniał, prawda? A no mówię, no nie takie firmy jakieś tam padały, czego im oczywiście nie życzę, ale mówię, no to jest wszystko uzależnione od jednej osoby i od tych państwa, także... Gdzieś ta sytuacja jest ryzykowna, tak? Także prędzej czy później, nie wiem, czy za 20 lat ten klub będzie dalej, bo jeśli tych państwa przestali to finansować, to wiadomo, że tego klubu nie ma, prawda? W większych miastach zawsze ktoś gdzieś, coś się znajdzie, jakaś reaktywacja, coś tego, także są dużo większe szanse, ale mówię, no na tą chwilę, no to naprawdę szapoba przed tymi ludźmi, bo w takiej miejscowości, to jest wieś, prawda? Tak. Wsi, która liczy 750 mieszkańców, zrobić ekstraklasę w kraju, który tam kiedyś miał 40 milionów, no to jest naprawdę duży szacunek. Bezwzględnie. I na to im się należy. Bezwzględnie, oczywiście. Naprawdę duże i brawo. To jeszcze, moim zdaniem, podwójnie, dlatego, że no z ogromnym uporem do tego celu dążono. Kilka razy ocierając się, no przecież był sezon, gdzie w ostatniej minucie przegrała Termalika awans. Damian z uśmiechem mówi, miałem coś na ten temat do powiedzenia, bo byłem na boisku. Tak? Byłeś w tym momencie straty tej bramki na boisku? No właśnie.
właśnie. Damian wtedy krył tego bramkarza Kublasa. Strzelił, ale był o metr większy od niego. Problemem była różnica wzrostu. Drabiny mi nie dali i no, pokryłem niestety, go. Dlatego tak. Mówiłem trenerowi tutaj już, jak przychodziłem, że przy stałych fragmentach nie mogę kryć. Tak, masz tak je jak, tylko tak wykorzystywać. Tak, tak. To jest słusznie. Tu trzeba przyznać, że dobrze razem z trenerem przeanalizowaliście tę sytuację i od tej pory Damian nie kryje przy rzutach rożnych przeciwnika. Przynajmniej bramkarzy o 1,98 cm wzrostu. No i ja wracając, szanuję bardzo upór tych państwa, bo nie jeden załamałby się po jednej, drugiej, trzeciej utraconej szansie, a tak było w przypadku tego zespołu. Oni byli bardzo konsekwentni, zasilali zespół, robiąc to też spokojnie, bez większych szaleństw, rewolucji. Teraz tak naprawdę nastąpiła dość spora zmiana w zespole. Odszedł trener, gdzie wydawałoby się, że powinien zostać, skoro cel został zrealizowany. Zmieniła się też trochę jakby no, struktura zatrudniania zawodników, bo jest więcej cudzoziemców. To zresztą wszyscy mogą przeczytać na co dzień. Natomiast nadal jest tam spokój. Jest jakby konsekwencja, być może, i pewnie się zgodzicie z tą opinią, ich sukces w biznesie przekłada się również na sukces w sporcie, że nie ma co się spieszyć, nie ma co się denerwować, nie załamywać porażkami. I to jest może recepta. Pewnie Damian, ty jako wszystko, ten, kto widział to od środka, może to potwierdzić. Wszystko powiedziałeś, więc ja nic nie dodam, tylko potwierdzę. Ja powiem to, że tak jak Damian powiedział, że inni by się na pewno poddali, ale że to są ludzie stamtąd, no to mówię tam, dbają o to środowisko całe, także myślę, że to też było głównym powodem, bo jeśli to był ktoś przyjezdny czy coś, to mógłby machnąć ręką, a oni są od zawsze z tym klubem, pewnie traktują to jak takie swoje dziecko. Kto się pozbędzie swojego dziecka? O dzieci trzeba dbać. O dzieci trzeba dbać. No i tą myślą kończymy drugą część naszej audycji, ale jeszcze na chwilę do niecieczy po przerwie wrócimy. Wisła Energy Drink. Wyjątkowa receptura, orzeźwiająca moc i wyjątkowy smak już w sprzedaży. Wisła Energy Drink. Pijesz, wspierasz Wisłę Płock. Szukaj Wisła Energy Drink na półkach sklepowych. Wisła Energy Drink. Twój nowy energetyk. Jeśli coś potrafi powstać w wyobraźni ludzkiej, może być stworzone. To z idei rodzą się rzeczy największe. Więc idea przerodziła się w działanie i tak powstała firma Budmat. Tu tworzymy nasze dachy, rynny, profile, blachy. Trwałe, bezpieczne, eleganckie. Ale to dopiero początek. Bo gdy idea przerodziła się w wizję, wizja wyznaczyła właściwy standard jakości. Dachy i elewacje, rynny, profile i akcesoria. Stalowe centrum serwisowe. Budmat. Masz prawo do jakości. Zapraszamy do oddziałów i partnerów handlowych w całej Polsce. www.budmat.pl. Kibicujesz Wiśle? Jesteś z nimi w Płocku i na każdym meczu wyjazdowym? Zasługujesz na pełną mobilność. Pobierz aplikację Witaj i korzystaj. Mnóstwo punktów do zebrania jak z tradycyjną kartą Witaj i mnóstwo punktów w specjalnych promocjach. A do tego fantastyczne kupony do zrealizowania kiedy zechcesz i gdziekolwiek jesteś. Pobierz wyszukując Witaj w sklepie z aplikacjami. Sponsorem Wisły Płock jest Orlen. Organizator programu Witaj. Wracamy na antenę 104.3 FM w Płocku, 103.9 w Ciechanowie, magazyn kibica Wisły Płock, zawsze we wtorki wieczorem, a na naszej antenie także transmisja z meczów, na najbliższą zapraszamy w piątek od 18.00, tym razem prosto z Niecieczy, do której jeszcze na chwilę wróćmy, skoro mówiliśmy o państwu Witkowskich, czyli właścicielach i no pani akurat, pani Witkowska jest prezesem klubu, których bardzo cenimy, szanujemy i gratulujemy im sukcesu, to muszę wam powiedzieć taką anegdotę. Damiana wtedy w naszym zespole nie było. Czarek już w tym meczu grał. Wygraliśmy tam 2-0. W tym sezonie, kiedy ostatecznie awans przegraliśmy. Ale jesienią graliśmy i to taki mecz, który absolutnie należał do nas. Pamiętasz, od początku mieliśmy kontrolę. Najpierw Marcin Krzywicki, później Mitko i Ilie wstrzeli bramki. I pamiętam, że no wtedy Termalika w ogóle była wtedy na pierwszym miejscu w tabeli. My byliśmy chyba, czy już na drugim, czy jeszcze troszkę niżej, ale goniliśmy. To był taki dobry moment. Pamiętasz, wygrywaliśmy mecz za meczem. I pamiętam, że po meczu rozmawialiśmy właśnie z właścicielami klubu i pamiętam, jak, gdzie ich budżet był już wtedy większy, cel był jasno określony, awans. My jeszcze jakby, pamiętasz, formalnie, Czarek, nie graliśmy o ligę. To się w trakcie sezonu wykreowało i pamiętam, po meczu podeszli do nas akurat, no, do całej naszej płockiej delegacji, tak, panowie, powiedzcie nam, jak to się robi. Że my tu inwestujemy, próbujemy coś zmienić, przyjeżdżacie, gładko nas ogrywacie. No ale niestety, na koniec sezonu to oni triumfowali. I tutaj, no, nie wiem, mam przypomnieć jednego z twoich ulubieńców z drużyny?
Tarek? No bo tam w tym meczu rewanżowym w Płocku samobuja strzelił Marko Radić, z którego zawsze żartowałeś. Zdarza się najlepszym. No zdecydowanie. No i znowu kpina, tak? Nie, wcale nie. No najlepszym się zdarzy, kurczę, pomyłka. Także pamiętam ten mecz i będę go pewnie pamiętał do końca życia, także, ale cieszę się, że od razu wyciągnęliśmy wnioski i następny sezon już był nasz. Tak, tak jest. I to tak od początku prawie, no tam może z małym poślizgiem, ale później już od połowy jesieni to tak naprawdę rządziliśmy w tej lidze. No, taka jest prawda. Panowie, Czarek, ostatnio w Lubinie zagraliśmy na początku trochę cofnięci, ale później tak od 15 minuty zaczynaliśmy coraz więcej mieć z gry. Nawet to my byliśmy częściej przy piłce, chociaż bez sytuacji. Do strzelenia gola tak naprawdę nie mieliśmy dobrej okazji. Jak myślisz, jak będzie wyglądało to najbliższe spotkanie? Czy znowu tak troszkę asekuracyjnie, ale z powoli, z upływem czasu, coraz wyżej, wyżej, wyżej? Na tą chwilę nie odpowiem na to pytanie, bo na pewno taktykę podejmie sztab. Na pewno mają rozpracowanych. Prawda, mamy teraz świetnych ludzi od w sztabie, od analizy, od tego, także będziemy mieli podanych ich na pewno na talerzu wszystkie dobre i złe strony Termaliki. A taktykę jak zawsze podejmuje trener na ten mecz i na pewno nam przekaże, jak mamy zacząć to spotkanie, jak w nie wejść, także czekamy z niecierpliwością na decyzję bossa, bo to do niego dużo zależy. A czy chcielibyście kiedyś zagrać taki mecz, że tak rzucacie się na rywala od pierwszej minuty, nieważne czy jest w Płocku, czy jest na wyjeździe, agresywnie, ofensywnie, no może kibic teraz. Zagraliśmy z Zawiszą Bydgoszcz. Oczywiście, ale to już było jakiś czas temu, ja mówię teraz o Ekstraklasie. No myślę, że tak, no ale to może przyjdzie z czasem, wszystko powoli. Aha. Tak, czyli raczej będziemy grać póki spokojnie. Póki co taka taktyka jak jest, sprawdza, skutkuje, oczywiście. Więc... Nigdy nie przyszłoby mi do głowy skrytykować sposób gry, który jest skuteczny, bo nie ma lepszej miary, że tak oczywiście. Powiem, od pozycji w tabeli i zdobywania punktów. To powiedz, Damian, skoro tak, no to podoba ci się gra Wisły Płock, no bo teraz oglądasz ją z trochę innej perspektywy. Podoba. Mnie też się podoba. Pierwsze 20 minut mi się bardzo teraz podobało, jak graliśmy. Super, prawda? Tak, nawiązując do tego, czy atakowaliśmy. O tak? To chodzi. Prowadziliśmy grę, tylko brakowało kropki bramki. Na D. Czarek by miał asystę bardzo ładną, no ale nie strzelił tam chyba Sergiej. Tak. Na główce, główką. Ale no Patryk mógł strzelić gola ładnego, no akcje fajne, oskrzydlające były, więc... Tomi miał z głowy tam chyba dwa strzały. Jeszcze był taki strzał Sirioży drugi, gdzie Fojut zatrzymał już piłkę, która na pewno by wpadła do bramki, pamiętacie? Więc mogło się podobać, bo sytuacji dużo, a jeżeli są sytuacje, to jest bardzo duży plus, ponieważ szybciej czy później będą wpadały. Gorzej jakby ich nie było. Czyli potrafimy zagrać i tak ostrożniej trochę, a jednocześnie też tak jak z Pogonią, na przykład od początku agresywnie. Też się gra jak przeciwnik pozwoli. Bezwzględnie. Byliśmy lepsi od Pogoni, brakowało tylko tego gola, fajnie, że go strzeliliśmy, bo myślę, że jakby zostało to 0-0, no to niedosyt. Byłby niedosyt. No tak mi się wydaje. Strata dwóch punktów bardziej niż zyskanie jednego. Panowie, w ubiegłym tygodniu z pewnością obejrzeliście mecz naszego reprezentanta w Lidze Mistrzów. No akurat tak się składa, że no trudno było się cieszyć, że powiem niezwykle łagodnie. Znaczy tak, bo ja czasami zastanawiam, zaczynam się trochę wstydzić, że my jesteśmy jedną z dwóch drużyn, które od kilku miesięcy przegrały z Legią. No nie macie czasami takiej świadomości, że to po prostu teraz po prostu wstyd z nimi przegrać? Nie, no Legia to jest mistrz Polski, także no wstyd z mistrzem Polski Beniaminek, no nigdy nie będzie wstydem przegrać. Nie położyliśmy się w tym meczu. Nie, wręcz przeciwnie. Prowadziliśmy 2-0, przegraliśmy ten mecz, ale mówię, no na pewno wstydem nie było przegrać. To jest jakby nie było mistrz Polski. Przegrał z Dortmundem, mają swoje na pewno tam problemy i z trenerem, i wewnątrz drużyny. To wiadomo, nie nasza sprawa, ale mówię, no na tą chwilę to też rzutuje na pewno na ich grę. Ale to jest, raz się powtórzę, na pewno nie było wstydem przegrać z mistrzem Polski. A czy nie było wam tak po prostu też trochę żal tego zespołu? Bo no zawsze jest tak, no to jest jakby nie był nasz reprezentant. No wszyscy powinniśmy mu kibicować i na pewno tak było. Że jednak no tak straszne lanie, tak kompletnie bezsilność, no niemoc, nie wiem jakiego użyć określenia, ale one wszystkie oddają to, co się działo. Czy to po prostu czasami jako kolegom z branży, no bo jesteście też przecież piłkarzami, no nie jest wam tak szkoda takiego zespołu, który dostaje taki łomot? Na pewno szkoda było chłopaków, ale umówmy się, każdy na pewno ten, co się z nich śmiał, chciałby być na ich miejscu, tak, żeby zagrać w Lidze Mistrzów, umówmy się, to jest najwyższa półka już,
jeśli chodzi o piłkę nożną, więc no, a że taki wynik był, jaki był i taka gra, no to już do chłopaków należy, żeby jakoś oni to poprawili. Wiadomo, że nie będzie łatwo, no bo będą grali z drużynami jeszcze chyba lepszymi niż Dortmund, no ale no niestety, no to też się zderzymy trochę z taką naszą rzeczywistością, gdzie jesteśmy, w jakim miejscu, ale myślę, że to i tak wyniknie dla nas na plus, żeby to później było lepiej w przyszłości. Ja słyszałem taką opinię po tym meczu, że być może lepiej było do tej ligi nie awansować. No, to już, to, to już, no, no właśnie, chciałbym to poznać... Dla mnie to już jest straszna... A, głupota, prawda? Totalna, i tu się zgadzam, absolutnie. Totalna głupota. 20 lat czeka Polska na Ligę Mistrzów i lepiej, żeby nie awansować. No, to może w ogóle lepiej nie grać w ogóle w piłkę nożną, bo nie będziesz musiał grać... O wyższe się cele, prawda? Z drużynami tak z tego... Tylko trzeba też pamiętać o tym, że mierzmy siły na zamiary. Nie można porównywać Ligi Polskiej do Ligi Niemieckiej. Tak samo nie można porównywać stylu życia polskiego a niemieckiego i stopy, na jakim żyją Polacy, na jakim żyją Niemcy. Ja zawsze będę pamiętał tego, jak jeszcze Hoffenheim grał w trzeciej lidze, w trzeciej Bundeslidze i oni awansowali do drugiej Bundesligi i kupili zawodnika za pieniądze, które było, przewyższało budżet wtedy chyba mistrza Polski Wisły Kraków. No, to, o czym my mówimy po prostu. Mhm. Także mówię, no wiadomo, wychodzisz na boisko, pieniądze nie grają, no ale ich stać na najlepszych zawodników, a mówię, a w Legii też te pewno te transfery jakoś tam nie wypali. No zdecydowanie to jakby no, poruszyłeś ważny aspekt, no bo skoro do Borussii wraca, nie sprawdziwszy się w Bayernie, Mario Götze. Gość, który regularnie grał w, może nie wszystkie mecze, ale prawie wszystkie w Mistrzostwach Świata. W finale, finale decydującego gola. No to nie może być przypadek, że ta drużyna jest lepsza niż zespół, który nawet na tych Mistrzostwach Świata nie miał swojego reprezentanta. To jest, oczywiście, o czymś to świadczy, o sile, tak? To jest prosty przelicznik, a pozostali zawodnicy tej drużyny też grają w reprezentacjach swoich krajów. Nawet ci młodzi, a mieli ich sporo w składzie, to też już są gracze, którzy lada moment w tych kadrach będą grać. Natomiast no ja po prostu mówię, mnie było żal Legii, ale też dostrzegam pewne wady i myślę, że się zgodzicie, że jakby jeśli masz słabszą drużynę, musisz znaleźć pomysł na to, żeby z przeciwnikiem powalczyć. I mnie brakowało tego w zespole warszawskim, przy czym za to nie odpowiadają już piłkarze. Tylko wiadomo, no sztab szkoleniowy, że Legia wyszła moim zdaniem totalnie nie wiedząc, co się będzie działo. Czy zgodzicie się z taką opinią? No możliwe, że byli jacyś sparaliżowani, no ale bramki stracili takie dziwne, bo po stałych fragmentach, no bo co innego, jak ktoś się rozklepał do pustej bramki wchodzi, no to wiadomo, no ale no, ich problem, nie nasz, nie, my mamy tak swój jest. W piątek. Tam to powiedzieliście, już żadnego problemu nie ma, bo słyszałem, że dostanie zespół z Niecieczy 1-0 zmiażdżony. Tak. Problem tego w zasadzie. Tego się trzymamy, tak jest. Panowie, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studiu. Tobie życzę, że jak następnym razem będziesz chciał kogoś sfaulować głową, to żeby było się bez szwów. A tobie Damian, jak najszybszego powrotu do zdrowia, bo wszyscy na ciebie w Płocku kibice czekają i twoich rajdów oczekujemy. I też koledzy z drużyny czekają na Damiana. Bo naprawdę? Bo wiemy jakie to było ważne ogniwo w tamtym sezonie. Wczoraj się polizuje, bo z nim grałem na stronie. Dużo asyst. Zbiegałeś za niego, tak? No tak. Panowie, Cezary Stefańczyk, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Damian Piotrowski, dziękuję uprzejmie. Kłania się także Maciek Wiącek. Do usłyszenia za tydzień, a już w piątek zapraszam na transmisję z Niecieczy, gdzie, jak już wiemy, mamy zmiażdżyć przeciwnika 1-0. Do usłyszenia.